Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na wtorek, psalm Jonasza. Gdy prorok został wrzucony do morza, Bóg sprawił, że połknęła go wielka ryba. Z pewnością Jonasz doszedł do wniosku, że śmierć jest jedynym sposobem ucieczki przed misją w Niniwie. Jednak wielka ryba była narzędziem ocalenia proroka. W przeciwieństwie do Jonasza, to morskie stworzenia były posłuszne poleceniu Wszechmocnego. Boża opatrzność działała w tym przypadku w zadziwiający sposób, a choć wielu kpi z tej historii, Jezus nie zostawił wątpliwości co do jej wiarygodności, a nawet wskazał na nią jako aluzję do swojej śmierci i zmartwychwstania. Przeczytaj Księgę Jonasza, 2 rozdział, 2-10. Fragment tej księgi, zwany psalmem Jonasza. O czym jest tu mowa? Czego prorok się nauczył? Jakie duchowe zasady podkreśla ten fragment rozdziału? I modlił się Jonasz do Pana, swojego Boga z wnętrzności ryby, mówiąc: wzywałem Pana w mojej niedoli i opowiedziałem mu. Z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał głos mojego. Wrzucił mnie w głębiny pośród morza. Porwał mnie wiaty, wszystkie twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Już pomyślałem, jestem wygnany sprzed twoich oczu. Jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na twój święty przybytek? Wody sięgały mi aż do gardła. Ogarnęło mnie topielisko, sitowie wiło się koło mojej głowy. Stąpiłem do stóp gór, zawory ziemi nade mną się zamknęły, lecz ty wydobyłeś z przepaści moje życie, Panie Boże mój. Gdy ustało we mnie życie, wspomniałem na Pana i tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego miłosiernego, lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem, spełnię, co ślubowałem, u Pana jest wybawienie. Psalm Jonasza wyraża radość z Bożego wybawienia z głębin morza. Jest to jednak poetycka część tej księgi. Prorok wspomina tu swoją modlitwę o ratunek, gdy tonął w morzu i stanął twarzą w twarz ze śmiercią, będąc w obliczu świadom, że to Wszechmogący go uratował. Podziękował mu. Ów psalm dowodzi także, że Jonasz dobrze znał biblijne psalmy pochwalne i dziękczynne. Ślubowanie Jonasza zapewnie wiązało się ze złożeniem ofiary dziękczynnej. Był on wdzięczny za to, że choć zasłużył na śmierć, wiekuisty okazał mu nadzwyczajne miłosierdzie. Pomimo swojego nieposłuszeństwa Jonasz nadal uważał się za człowieka wierzącego Bogu, gdyż nie zniżył się do bałwochwalstwa. Bez względu na liczne wady swojego charakteru postanowił tym razem dochować wierności swojemu powołaniu. Czasem potrzebujemy naprawdę niezwykłego przeżycia, byśmy otworzyli serce przed Zbawicielem i zrozumieli, że On jest naszą jedyną nadzieją, naszym zbawieniem. Przypomnij sobie doświadczenia, w którym wyraźnie dostrzegałeś Bożą interwencję w twoim życiu. Dlaczego w trudnych chwilach łatwo przychodzi nam zapomnieć o tym, jak Pan nas prowadził, nierzadko nawet w cudowny sposób. Amen.